Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Ajwen. A dzisiaj w odcinku dotyczącym insulinooporności będzie o tym, jak pozbyć się tkanki tłuszczowej z brzucha, kiedy ćwiczenia nie działają. To jest bardzo fajna, fajny temat, fajne pytanie się pojawiło, dlatego że wiele osób uważa, że jak będzie trenowało mięśnie brzucha, to ten. Brzuch będzie po prostu szczuplejszy. Nie, tak nie zadzieje się, dlatego że e, tym sposobem musielibyśmy mieć szczupło buzie, bo mówimy, musielibyśmy mieć szczupły biceps, ponieważ dźwigamy reklamówki z zakupami, a tak się po prostu nie dzieje. Jeżeli będziesz trenować mięśnie brzucha, czy to będzie szóstka wajdera, czy jakiś inny e, system treningowy, to e, po pierwsze, możesz się nabawić kontuzji, bo często przy dużej masie ciała no niestety te mięśnie nie są wskazane, żeby je trenować. Mięśnie brzucha w ogóle są przeciwnicy trenowania mięśni brzucha i uważają, że powinniśmy te mięśnie po prostu. Trenować w zupełnie inny sposób, a nie tak po prostu przez takie zwykłe skłony, a nie daj Boże jeszcze poprzez przechodzenie do siadu. Więc tutaj warto by było skonsultować się z fizjoterapeutą bądź trenerem personalnym, żeby mieć pewność, czy na pewno dobrze sobie to wymyśliliście. Ja często podkreślam w różnych filmach, że najważniejsza jest taka podstawowa nasza sprawność, czyli powinniśmy przede wszystkim spacerować, chodzić, trenować równowagę, koordynację. To są takie nasze podstawowe rzeczy, a wiele osób zabiera się za to z niewłaściwej strony. Czyli biorę matę i zaczynam trenować te mięśnie brzucha, albo nagle zaczynam robić przysiady, żeby mieć ładne pośladki, czyli do i trenuję biceps, a wszystkie inne aspekty niestety leżą. Jeśli chodzi o mięśnie brzucha, to jeżeli już je będziesz trenować, to co najwyżej możesz wzmocnić te mięśnie brzucha, ale pamiętaj, że nieprawidłowy trening mięśni brzucha może wręcz zaszkodzić naszemu kręgosłupowi. Więc jeżeli myślisz sobie, trenuję choćby po to, żeby moje plecy miały się dobrze, to czasami możesz sobie niestety zaszkodzić. Efekt jest taki, że masz te mięśnie brzucha zbudowane pod tym bojlerem z tkanki tłuszczowej. Bo mówimy, że niektórzy mają kaloryfer, inni mają bojler. Taki kawał krąży w internecie, więc to nikogo nie chcę absolutnie obrazić. Jak zrzucić tkankę tłuszczową z brzucha? No, problem jest taki, że tkanka tłuszczowa na brzuchu bardzo często osadza nam się w dwóch sytuacjach. Wtedy kiedy mamy insulinooporność właśnie i wtedy kiedy mamy problem z nadmiarem kortyzolu, co nie zawsze jest widoczne w badaniach. Czyli robimy sobie badania, no i kortyzol w normie. On się niestety na poziomie komórkowym czasami wydziela. Kogo to dotyczy? Najczęściej osób, które mają dużo sytuacji stresowych w swoim życiu. Co jest stresem? Stresem może być to, kiedy się śpieszysz do pracy, kiedy próbujesz cały dom ogarnąć, kiedy życie jakby z sobą nie współgra, tak pewne rzeczy ci się nie układają, kiedy są takie stresujące okresy, kiedy tak naturalnie się po prostu denerwujesz też, ale również kiedy nie dosypiasz, to Twój organizm cierpi stres. W sytuacjach, w których ym, wieczorem na przykład świeci światło takie mocne, halogenowe, kiedy świeci światło z telewizora, z komputera, niebieskie, to jest wszystko stres dla organizmu i to może powodować nadmierne wytwarzanie się kortyzolu, a kortyzol bardzo często objawia się później na naszym organizmie właśnie w postaci oponki na brzuchu, w postaci takich bardziej masywniejszych rąk, czy w postaci bardziej zaokrąglonej twarzy, albo tkanki tłuszczowej, która ma tendencję gromadzić się na karku. To się mówi, że to jest taka otyłość typu Cushing, bo właśnie może być związana z nadmiarem poziomu kortyzolu, tylko tak jak powiedziałam, nie zawsze ten kortyzol jest widoczny. Więc jak się pozbyć tkanki tłuszczowej z brzucha? No to zabawnie zabrzmi, ale włączyć tak zwaną zasadę chill out, um, zasadę 3 razy 8 i zasadę ewentualnie... Pieprz to, czyli yy, po prostu musisz sobie odpuścić pewne rzeczy, żeby sobie nauczyć radzić sobie ze stresem. Często jest potrzebny jakiś coaching, czy to terapia grupowa, czy modlitwa, czy medytacja, czy spacer. Każdy ma inaczej i musisz znaleźć sposób dla siebie. I to się troszkę wydaje absurdalne, bo każdy, jak zauważa, że ma tą oponkę, to ma taką tendencję, żeby jednak sobie te mięśnie brzucha potrenować. No ale to tak nie działa, bo wyobraź sobie, że ważesz 120 kg, postanawiasz zacząć trenować mięśnie brzucha i na brzuchu się pojawia tak zwane kaloryfę, tak? Sześciopak, a wszędzie indziej tkanka tłuszczowa jest. Takie rzeczy to tylko przy odsysaniu tkanki tłuszczowej. Rzeczywiście wtedy możemy pozbyć się tych komórek tłuszczowych i rzeczywiście którąś partię ciała możemy sobie w szybki sposób wyszczuplić, nieproporcjonalnie na przykład do innych części ciała. Jeżeli chodzi o tę tkankę tłuszczową na brzuchu, to tutaj bardzo często również zauważamy, że ona się tam odkłada w wyniku jakichś zaburzeń hormonalnych. I tutaj Wam polecam wykład Mateusza Ostręgi, jak poprawić pracę hormonów w organizmie. Są takie bardzo kluczowe aspekty związane z gospodarką hormonalną, i tutaj nie jest kwestia tylko i wyłącznie włączenia jakiejś farmakoterapii, ale bardzo często właśnie zmiany stylu życia. Czy określonego sposobu odżywiania się? Kiedy mam do czynienia z tkanką tłuszczową, no najczęściej u mężczyzn, kiedy jest przewaga estrogenów? Kiedy jest niedobór testosteronu, u kobiet też często, kiedy mamy nadmiar testosteronu, to też widać bardzo często u kobiet, u których mamy PCOS czy wypadające włosy, może być związane właśnie z nadmiarem androgenów. Czasami jest to tak subtelne, niestety, tak subtelne podniesienie, że we krwi, kiedy sprawdzamy, praktycznie wszystko jest w normie, ale bardzo często kobiety, które mają PCOS, mają problem z nadmierną tkanką tłuszczoną na brzuchu. Także kochani, nie trenujemy mięśni brzucha. Żeby pozbyć się tkanki tłuszczowej na brzuchu, możemy trenować mięśnie brzucha, żeby mieć może ładniejszy, ale najpierw trzeba się pozbyć tej tkanki tłuszczowej, czyli trzeba wyregulować gospodarkę hormonalną. Chodzimy na spacery, chodzimy wcześniej spać, wieczorem naświetlamy się czerwonym światłem. Może być to e, na przykład świeca, która korzystnie oddziałuje na naszą przesadkę mózgową. Trzeba wyregulować rytm dobowy. A jednym z takich najskuteczniejszych sposobów na to, żeby wyregulować naszą gospodarkę hormonalną, hormonalną jest wyjazd pod namiot bez telewizora, bez telefonu, bez zegarka, bez różnych takich akcesoriów i po prostu życie przez miesiąc zgodnie z rytmem dobowym. No to taki żarcik na koniec, bo myślę, że wiele osób nie jest w stanie w ten sposób. Często jest tak, że na wakacje jedziemy do jakiegoś hotelu, no i niestety. Nie da się w ten sposób wyregulować, a samo słońce to często niestety za mało. No i tutaj taki pojawił się troszeczkę Mission Impossible, ale już wiecie, w którym kierunku zmierzać. Jeżeli uważacie, że rady pomocne, no to zachęcam jak zawsze do pozostawienia łapki, do subskrypcji kanału, do udostępniania tego filmu innym osobom. I do zobaczenia w następnym odcinku.